Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale, a jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również gorąco Was witam, zachęcam do subskrypcji, jak również do obserwacji mojego Instagrama. W dzisiejszym filmiku powiem Wam o bardzo ciekawej biżuterii, którą mam dzisiaj na sobie. Często mnie pytacie w filmikach, skąd mam biżuterię, gdzie kupuję, więc dzisiaj przyjdzie czas, żeby Wam powiedzieć. Natomiast dodatkowo będą jeszcze zapachy, będą perfumy, których się pozbyłam, a to dlatego, żeby kupić bądź zdobyć perfumy, które bardziej mi się podobają. Więc jeżeli taki filmik Was interesuje, bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę od biżuterii. Wiecie, że ja bardzo lubię biżuterię. Ja Wam o tym już mówiłam. Ta szuflada górna, która jest za mną, to jest właśnie skarbiec i tam znajduje się cała moja biżuteria. No może nie jest to taka, wiecie, szuflada wypełniona po brzegi, ale jednak biżuterię uwielbiam. Od lat to nie jest moja pasja od dzisiaj. I zawsze w filmikach pokazuję Wam różną biżuterię, ale w głównej mierze widzicie u mnie biżuterię srebrną, bo właśnie jeżeli chodzi o moje preferencje, to srebrną biżuterię uwielbiam. Jeżeli chodzi o złotą, mam niewiele. Ponieważ pytacie mnie, gdzie kupuję biżuterię, powiem tylko tyle, że kupuję od lat i kupowałam w różnych sklepach. Kiedyś to były sklepy tak zwane jubiler. Z tych sklepów jest mnóstwo. Jest biżuteria markowa, bardzo droga. Natomiast są też sklepy internetowe, gdzie można kupić obecnie bardzo ciekawą biżuterię i właśnie ja powiem szczerze, że ostatnio trafiłam na bardzo ciekawy sklep. Sklep nazywa się Anka Biżuteria i udało mi się tam dostać właśnie to, co mam na sobie, czyli wisiorek i kolczyki. Powiem szczerze, że trochę się obawiałam, czekałam, aż to zamówienie do mnie dotrze, jak to będzie wyglądało. Bardziej wolę biżuterię srebrną, taką jaśniejszą. Natomiast ta, która do mnie dotarła, jest jasna, jest przepiękna. Szukałam kompletu właśnie kolczyków i wisiorka i taki sobie wybrałam. W sklepie jest asortyment ogromny. Tam jest kilkaset stron, gdzie można sobie dowoli przebierać i wybierać w przeróżnych wyrobach. Biżuteria jest zarówno srebrna, jak i złota, ale też są inne rodzaje biżuterii. Naprawdę jest w czym wybierać i powiem szczerze, że jak ona do mnie dotarła, to ja byłam w szoku. Ona była pięknie zapakowana. Wszystkie metki gwarantujące, że to jest srebro, były. Do tego jeszcze torebka, więc mogłabym taką biżuterię komuś dać na prezent i na pewno bym się nie powstydziła. Natomiast ceny, bo to jest bardzo ważne dla klienta, ceny są, słuchajcie, niesamowicie przystępne. Jeżeli chodzi o markę, to oni pozyskują, bo ja rozmawiałam z właścicielką sklepu, oni pozyskują bardzo dobrej jakości kamienie certyfikowane. Biżuteria jest ręcznie robiona w Polsce, ale również w krajach europejskich. Dlatego też no, wyroby są bardzo ładne, są bardzo oryginalne i wydaje mi się, że każdemu przypadną do gustu. Natomiast cena jest niesamowita, tak jak powiedziałam, za tak ładne wyroby. Więc zachęcam Was, żebyście zajrzeli do tego sklepu. Ja oczywiście wszystkie linki podam Wam w opisie. Ja wybrałam sobie kolczyki i przywieszkę z muszlą, bo jeżeli chodzi o kamienie, to mam sporo różnych kamieni w biżuterii, natomiast muszli akurat nie posiadałam, więc wybrałam sobie tego typu wyroby i kolczyki są na taki specjalny bigiel, bardzo wygodnie się zapinają, natomiast łańcuszek jest też świetny, co mi się bardzo podoba dla osób starszych, bo powiem szczerze, że ja czasami mam problem z zapięciem, to, że tu są duże kółeczka, znaczy przynajmniej przy tym łańcuszku jest duże kółeczko i bardzo dobrze widać. Ja mam różne łańcuszki właśnie tego typu, cienkie i często nie zakładam, bo jak mam się męczyć, słuchajcie, z zapięciem, to rezygnuję po prostu i tyle. Natomiast tutaj nie miałam żadnego problemu. Biżuteria jest bardzo dobrej jakości. Oczywiście ja wybrałam sobie srebrną, ale można wybrać złotą, bo też sklep ma taki asortyment, ale jak również pozłacaną, więc no, naprawdę jest w czym wybierać. Idźmy już do perfum. Szczerze Wam powiem, że no, tych zapachów mam sporo, ale jednak zastanawiam się, jak mam kupić kolejny, że powinnam sprzedać coś, żeby móc cieszyć się nowym zapachem.
Kilka miesięcy temu pokazałam Wam perfumy, które bardzo mi się spodobały, które kupiłam też sprzedając inne perfumy. Mianowicie był to zapach od marki Coco Chanel Coco w edycji wody toaletowej. Tu się gdzieś butelka Wam wyświetli tego zapachu. Teraz co Wam powiem, to to, że ja te perfumy oddałam, to znaczy wymieniłam się na inne. Ale zanim to zrobiłam, odlałam sobie, kupiłam takie buteleczki, na Allegro można je kupić i odlałam sobie, tu jest 15 ml. Jeżeli zatęsknię, to się prysnę, a jeżeli tak bardzo zatęsknię, to odkupię kiedyś może jeszcze. Natomiast dlaczego to zrobiłam? Dlaczego się wymieniłam z koleżanką? Zaraz Wam powiem, na które perfumy. Dlatego, że tak naprawdę ten zapach, jak do mnie dotarł, to ja się nim rzeczywiście zachwyciłam, bo był inny niż wszystkie. Takich perfum nie miałam. Natomiast po takim pewnym czasie używania doszłam do wniosku, że jednak nie jest to mój zapach. Że ja się w nim dziwnie czuję. Zresztą mężowi też one się średnio podobały na mnie. To jest bardzo ładny zapach. To jest taki przyprawowy zapach. Naprawdę piękny. Ale trzeba mieć jakby okazję, żeby ten zapach nosić. Natomiast ja za bardzo nie wychodzę tak wieczorami. I powiem szczerze, że no nie miałam kiedy go nosić. A w dzień mnie troszeczkę męczył. Natomiast zdarzyła się okazja. Koleżanka szukała tych perfum. Więc postanowiłyśmy się wymienić. A ponieważ ona miała też prawie całe opakowanie, bo jest miłośniczką tego zapachu, który za chwilę Wam pokażę, który też chciałam mieć, no to nie zastanawiałam się ani chwili i się wymieniłam i nie żałuję. Mianowicie mowa tutaj o zapachu marki Coco Chanel również, ale jest to Coco Noir, którą też chciałam mieć. Jest to 50 ml. To jest zapach, który jest przepiękny, chociaż ja bym nie powiedziała, że to jest rodzina Coco. Bardziej mi to pasuje do jako siostra, matka, nie wiem, córka Coco Chanel Mademoiselle. On jest podobny, natomiast tamten, jakby to powiedzieć, jest bardziej taki dzienny, a ten chyba bardziej wieczorowy. Mam go dzisiaj na sobie i powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze się czuję w tych perfumach. Przeczytam Wam nuty zapachowe. Te perfumy powstały w 2012 roku. I co my tutaj mamy? Mamy sporo cytrusów w otwarciu, więc podobnie jak w Coco Mademoiselle Chanel mamy różę, geranium, jaśmin, narcyz, brzoskwinię, paczulę, drzewo sandałowe, olbaną, fasolkę, tonkę, wanilię, białe piżmo, goździk i benzoes. Goździk jako przyprawa. Powiem Wam szczerze, że no, bardziej mi się te perfumy podobają jednak niż Coco. Są przepiękne. Czuć, że to jest rodzina Chanel. I tutaj powiem szczerze, rzeczywiście jest podobieństwo do Coco Mademoiselle. Ja nie wiem, dlaczego one się nazywają Coco Noir, powinny się nazywać Coco Noir, Coco Mademoiselle Noir. Piękna paczula, piękne cytrusy, wszystko otulone właśnie tutaj tonką, delikatną wanilią. Zapach wcale nie, tak powiedziałam, wieczorowy, ale dla mnie to nie jest wieczorowy. Ja szczerze powiedziawszy dobrze się czuję w tych perfumach w ciągu dnia. Bardzo dobrze się je nosi. Bardzo mi się podoba też baza w tych perfumach. Jest przepiękna. Taka właśnie tonkowo-waniliowa. Naprawdę cudny zapach. I powiem Wam, że jeszcze udało mi się dostać dosyć dobry egzemplarz, dlatego że one są chyba z 2017 roku. Ona miała kilka tych zapachów. No bo to jest taka też kolekcjonerka perfum. I dziękuję jej za to, tak, że udało mi się je dostać w wymianie. Nie musiałam martwić się o to, gdzie je kupić i czy będą dobre. Bo jeżeli chodzi o perfumy, to wiecie, że przechodzą reformulację i tu jest różnie. Naprawdę bardzo ładny zapach, elegancki, ponadczasowy, klasa sama w sobie. No i cóż, może się narażę niektórym, którzy wolą Coco EDT. Natomiast no, ja zdecydowanie jednak chyba jestem miłośniczką Coco Noir. Kolejne perfumy, które niestety sprzedałam, to jest zapach marki Gucci. Tu się też wyświetli Wam butelka Gucci Guilty Absolu. Miałam 30. Powiem Wam, że ten zapach mi się spodobał, ale tak też nie do końca.
Kupiłam je w ciemno. Dużo osób dobrze się wypowiadało o tych perfumach. Natomiast mnie one uwierały. Coś mi w nich przeszkadzało. Tutaj w nutach zapachowych był cyprys, róża bułgarska, nuty drzewne, wetyberian, indyjska paczula i bursztyn. Rzeczywiście ta jeżyna była wyczuwalna, paczula trochę dochodząca. No zapach był ciekawy. Na mnie natomiast on był taki mydlany i co jeszcze mi się w nim podobało, to to, że szybko znikał z mojej skóry. Więc no, pozbyłam się tych perfum. Natomiast udało mi się kupić perfumy, które miałam i które kiedyś mi się podobały. Zużyłam całe opakowanie. Natomiast w Rossmanie udało mi się je kupić za bardzo dobrą kwotę, bo 90 kilka złotych. Mowa tutaj o zapachu marki Joop, które się nazywają Wow. Zapach ten bardziej mi się podoba jednak od Gucci Guilty Absolum. On jest podobny, powiem Wam szczerze. Nie jest to to samo absolutnie, natomiast jest podobny. Tutaj mamy różę, malinę, rabarbar, znowu różę, piwonię, paczulę, białe piżmo i cetalox. Nie wiem, co to jest ten cetalox. W każdym razie perfumy bardzo mi się podobają i rzeczywiście są wymienione na fragrancji w tych podobnych. One mają taki dziwny korek, może Wam pokażę. To nie jest korek, tylko taka nakładka jakby. One wymieniane są na fragrancji jako podobne do Gucci Guilty Absolute. Natomiast one mi się podobają bardziej. Tutaj nie ma tej takiej nuty mydlanej, która by na mnie wybrzmiewała. Nie są też takie mocne, nie są też aż tak trwałe. Kiedyś chyba były lepsze. No ale cóż, trzeba im to wybaczyć, dlatego że zapach jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że ten zapach będzie dobry na wiosnę, taką wczesną wiosnę, ale też później, no nie wiem, czy na ciepłe lato, zobaczymy. W każdym razie podoba mi się ten zapach, przypomniałam sobie o nim i cieszę się, że mam. No niestety Gucci sprzedałam, bo nie do końca było mi z nim po drodze. Następne perfumy, których się pozbyłam, to też może Was zaskoczę i to też była wymiana. Pokazywałam Wam jako zapach, który chciałam mieć, perfumy od marki Guerlain, L'Instant Magique, tester, ale okazało się, że no niestety na mnie nie był aż tak trwały ten zapach. Ja go od siebie wyczuwałam krótko, a ja niestety lubię, jak perfumy są mocno wyczuwalne, bo jak nie czuję ich od siebie, to tak jakbym ich w ogóle na sobie nie miała. I postanowiłam coś z tym zrobić. Pomyślałam sobie, że chyba je sprzedam. Chociaż zapach mi się podobał, ale też powiem Wam, że była taka nuta, która troszeczkę mnie drażniła w tym zapachu. No ale okazało się, że ktoś też wymienił się ze mną na zapach, który również chciałam mieć, podobny w wydźwięku, mianowicie do perfum marki Prada. To jest tester. Perfum nazywał się The Amat i to jest oda do migdału. Tutaj mamy też migdał. Bardzo podobne są w wydźwięku, ale mocne, dlatego że one wyszły, zaraz Wam powiem, chyba w 2018 roku, o ile się nie mylę, w 2015, przepraszam, a ten tester jest z 2018 roku i powiem Wam, że jest troszeczkę inny, bo tutaj od razu jest wyczuwalny migdał, gorzki, taki ostry. Dochodzą też tutaj, dochodzi fasolatonka, heliotrop daje delikatną pudrowość, piżmo, anyż daje takiej dodaje ostrości. Ja chciałam kupić swego czasu Prada Infusion Diri, ale okazało się, że ten zapach jest na mnie praktycznie niewyczuwalny, dlatego też doszłam do wniosku, że szkoda pieniędzy. Tutaj się wyczuwa też delikatne DNA całej tej serii. W każdym razie zapach migdałowy za sprawą tonki troszeczkę marcepanowy i ten migdał jest tutaj różny. Raz jest gorzkawy, innym razem jest jakby polukrowany. Naprawdę bardzo ciekawy zapach i szczerze Wam powiem, że też cieszę się, że się wymieniłam. No ta osoba, która te perfumy ode mnie wzięła, stwierdziła, że jej ten zapach pasuje i cóż, no każdy ma inny gust, może na jej skórze po prostu będą mocniej wybrzmiewać niż na mojej. Ja się cieszę, że mam te i tych się chyba nie pozbędę, chociaż nie wiem, może mi się gust zmieni, bo gust perfumeryjny się podobno każdemu zmienia. Mogą się perfumy podobać później, nie i odwrotnie. Zapach przepiękny i na razie cieszę się bardzo, że wiosną będę mogła go z czystą przyjemnością używać. Dałam również jeden zapach arabski, mianowicie zapach od marki Latafa Nebras, też tutaj się Wam pojawi butelka, dlatego że on też nie był taki, jak myślałam, że będzie. Myślałam, że będzie mocniejszy. To był taki zapach słodkich karmelków i doszłam do wniosku, że mam podobne w wydźwięku, bo wydaje mi się, że
To jest zapach, który można odnaleźć w wielu perfumach. Natomiast wiecie, że kupiłam i uwielbiam właśnie w zastępstwie perfumy od marki Latafa na Shed, które są w 90% podobne do Nishane Ani. Owszem, nie mają tej głębi, nie są takie. Wiadomo, że to jest zapach niszowy, drogi. Te perfumy kosztują 120 kilka złotych, więc też nie można powiedzieć, że to jest to samo. Ale ja je uwielbiam i uważam, że naprawdę są piękne, bardzo mocne, trwałe, projektujące. Gorąco Wam polecam, jeżeli lubicie wanilię z przyprawami. Bardziej damski wydaje mi się ten zapach, chociaż to jest unisex, ale ja uważam, że chyba na kobiecie lepiej wybrzmiewają. To polecam Wam Latafę na Shed, bo one są naprawdę świetne, a można je jeszcze dostać w dobrej cenie. Póki są, bo powiem Wam szczerze, że jakiś czas temu ciężko było je dostać. Sprzedałam też perfumy od marki Zara, mianowicie Zara Ebony Wood. One były ładne, to był taki zapach drzewny, bardzo ciekawy, ale moja ręka zbyt rzadko po nie sięgała, mąż też za bardzo nie chciał ich używać, więc doszłam do wniosku, że sprzedam komuś, kto będzie chciał je na sobie nosić. Tym bardziej, że miałam bardzo dobry egzemplarz, taki mocny, projektujący, bo też może być to różnie już teraz, tak? Nie wiem, czy one jeszcze są produkowane. W każdym razie pozbyłam się ich i uważam, że dobrze trafiły w lepsze ręce i cieszą kogoś innego. Sprzedałam też perfumy, o których Wam już dawno mówiłam, że mam. 100-mililitrowe opakowanie chyba miałam tych perfum. Mianowicie zapach od marki Cacharel Anai Anai Premier Delice. Perfumy, które są flankerem zapachu Anai Anai. No i cóż, to był taki owocowy kompocik, troszkę przypomina się kompot truskawkowy. Szczerze Wam powiem, że też podobał mi się na początku, a potem zaczął mnie męczyć. I pomyślałam sobie, że jak ma stać i wiecie, przekładam go z miejsca na miejsce, to lepiej się pozbyć. I pozbyłam się tych perfum, ale słuchajcie, co kupiłam w zamian? No właśnie. Perfumy kontrowersyjne, jedni lubią, drudzy nie. To jest z kolei Lulu marki Cacharel. Kupiłam dlatego, że te perfumy właściwie chyba już zostały wycofane. Pewnie ciężko będzie je dostać za chwilę. Można jeszcze trafić na Allegro w dobrych cenach. No jest to zapach, bym powiedziała, taki bardziej wieczorowy, z tych cięższych. No trzeba się do tego zapachu nastawić, że na początku może być ciężko. Przeczytam Wam nuty zapachowe. To i tak już jest, są perfumy, które przeszły reformulację. To już nie jest to samo, co było kiedyś. Postanowiłam właśnie je kupić z tego względu, że kiedyś będąc w drogerii, psiknęłam sobie nadgarstek, przyszłam do domu, coś tam robiłam i powiem Wam szczerze, że baza mi się bardzo spodobała. Początek jest ciężki. A tu mamy mnóstwo nut zapachowych. Śliwka, cynamonowiec, irys, fiołek, lilia, anysz, jaśmin, mimoza, liść porzeczki, liang liang, heliotrop, korzeń irysa, kwiat pomarańczy, kadzidło, wanilię, benzoes, drzewo sandałowe i piżmo. Perfumy, które no trzeba mieć dzień, żeby je nosić. Powiem Wam szczerze, ja jeszcze ich na sobie nie nosiłam. Tak szczerze Wam powiem, nie będę tutaj ukrywać, bo tak naprawdę nie mam jeszcze na nie pomysłu, ale to jest na pewno zapach z końca lat 80. zapach na pewno zrobiony dobrze, według starej szkoły perfumeryjnej. Taki narkotyczny, tajemniczy, troszkę ciężki, ale bogactwo tych nut zapachowych tutaj jest niesamowite. To nie jest taki zapach, może z lekki i przyjemny, ale niewątpliwie piękny, niewątpliwie na pewno zwracający uwagę otoczenia. Muszę je zacząć testować, bo mam je od niedawna i jeszcze nie zdążyłam. To jest 30 ml i chyba mi wystarczy. Perfumy Chapoba. I myślę, tak mi się wydaje, że one są inne niż kiedyś. One są bardziej noszalne, tak mówiąc kolokwialnie. Bardziej takie nieodpychające, bo kiedyś jednak ten zapach był mocniejszy. Ja pamiętam dawno temu, jak ich nie miałam, ale znam te perfumy, bo psikałam. I one były rzeczywiście troszeczkę inne. Cieszę się, że mam. Ta 30 w zupełności mi wystarczy. Zapach przepiękny, na pewno nie dla każdego, ale jednak jak będziecie gdzieś w drogerii, psiknijcie nadgarstek na bloter i zobaczcie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zapach. Teraz też Was zaskoczę, bo jakiś czas temu już sprzedałam perfumy marki Yves Saint Laurent Libre EDP.
Bardzo lubiłam te perfumy swego czasu, jak je kupiłam, to rzeczywiście ja byłam nimi zachwycona, bo to była taka nowość, taki inny zapach niż wszystkie, ta lawenda. Natomiast nie wiem, co się stało ze mną, że jakoś tak zimą jechaliśmy z mężem do tego wiejskiego domu na Podlasiu i ja sobie, tak wiecie, zrobiłam tylko po jednym psiku z każdej strony, bo to jest bardzo mocny zapach. No i co się okazało? Wsiedliśmy do samochodu, dobrze, mąż miał kata, bo ja nie wiem, czy on by ze mną dojechał te 3 godziny, bo to jednak z Warszawy 3 godziny drogi. Natomiast ja po prostu nie mogłam ze sobą wytrzymać. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, czy wysiąść, czy się umyć. Po prostu mnie tak ten zapach przytłoczył, tak mnie przydusił, że ja nie byłam w stanie oddychać. I doszłam do wniosku i potem rzeczywiście jeszcze kilka razy go nałożyłam i coś mi zaczęło przeszkadzać. Był zbyt mocny, zbyt taki nachalny, agresywny, chociaż ja lubię mocne perfumy. To go sprzedałam, ale co zrobiłam? Też odlałam sobie w taką butelkę, sprzedałam oczywiście za kwotę taką, ile było perfum, wiadomo, że rzadza mniejszą niż całe opakowanie. Natomiast sprzedałam i tyle mi chyba wystarczy, jeżeli zatęsknię za tymi perfumami, bo mam, tak jak Wam pokazywałam, dziesiątkę zapachu też Yves Saint Laurent, ale Libre Le Parfum. I powiem Wam, że też są niesamowicie mocne, bo ja Wam powiedziałam, jak poprzedniej pokazywałam, że wydaje mi się, że moc jest mniejsza, chyba tak powiedziałam, chociaż nie jestem pewna, bo już nie zaglądam do tych filmów. Natomiast moc tu jest też porażająca. Też są mocne, całodniowe, wyczuwalne. Może troszeczkę mniejsza jest projekcja od tych, ale i tak jest duża i one są podobne, bo ja powiedziałam też, pamiętam, że te mają chyba mniej lawendy według mnie, ale tu też tej lawendy jest sporo, więc one mi wystarczą w zupełności. Mam jeszcze odlewki, mam jeszcze próbki i to sporo wersji on tense, więc mi wystarczy, jak zatęsknię i ta wersja, którą mam tutaj, czyli to ileś tutaj, nie wiem, 10 ml czy 15, już nie pamiętam, buteleczka chyba jest 30 ml. Więc to mi wystarczy. Niedawno dotarł do mnie nowy zapach, który udało mi się kupić w dobrej cenie, jako tester. Mianowicie zapach od marki Molinard. Perfumy nazywają się Lavant. To jest zapach Oda do Lawendy. Marka Molinard to jest stara francuska marka. Ja mam od nich Chypre Charnel. Mam jeszcze inne perfumy, które też Wam pokażę. Natomiast ten zapach mnie kusił, dlatego że porównywany był do Mont Guerlain, tak, i do Mont Guerlain on Tense. I powiem Wam szczerze, coś w tym jest. Ale jeżeli chodzi o noty zapachowe, to jest oczywiście unisex, bo te zapachy w tych fioletowych butelkach to są chyba wszystkie uniseksy, tak mi się wydaje, może z małymi wyjątkami, więc one są w takich buteleczkach. I tu mamy tak, lawendę, szałwię muszkatową w głowie, w sercu hedione, białe kwiaty. W bazie wanilia, benzoę z fasolatonka, kumaryna, labdanum, patchouli. Powiem Wam tak, ja się przygotowałam na te perfumy, bo dużo opinii przeczytałam na ten temat i wiem, że one się otwierają taką realistyczną, mocną lawendą. To tak jakbyście wzięli olejek lawendowy, a jeszcze z szałwią w połączeniu to jest spotęgowane, więc ja się troszeczkę przeraziłam, jak one do mnie dotarły. Natomiast powiem Wam, że bardzo szybko ten efekt znika. Dochodzi przepiękna wanilia, która tutaj od razu jakby bierze w uścisk lawendę i zmniejsza jej działanie, jakby ją tak otacza. Ona jest wyczuwalna, ale już nie taka ostra jak na początku i z tą szałwią właśnie. I białe kwiaty, czy ja wyczuwam? No może troszeczkę tak, natomiast ja to głównie wyczuwam właśnie wanilię, fasolę tonkę, kumarynę, która też może dawać jakiś taki fajny, ciekawy efekt, patchoulę. No i powiem Wam tak, rzeczywiście jest to zapach podobny później do Mont Guerlain, może do Mont on Tense, natomiast nie ma tej trwałości, nie ma tej projekcji, on jest mniej projektujący i mniej taki mocny. Natomiast na włosach go wyczuwam kilka godzin. Bardzo ciekawie wybrzmiewa, można go dostać w dobrej cenie. Czy widzę go na panach? Wydaje mi się, że bardziej paniom ten zapach przypadnie do gustu, ale może to go odróżnia właśnie od Mon, że ta lawenda jest w bazie cały czas i z szałwią ona daje taki efekt może bardziej też delikatnie męski. Natomiast później ten efekt zanika. One są bardziej waniliowe, bardziej kobiece, tak bym powiedziała.
Natomiast no, początek realistycznie mocny, nosiłam je na sobie kilka dni temu i szczerze Wam powiem, że bardzo dobrze mi się je nosiło, w miarę komfortowo. Z tym, że to jest zapach, wydaje mi się, też taki bardziej na taką porę chłodniejszą. Teraz wiosną będę po te perfumy sięgała. Mimo, że to jest taka wanilia z tonką, zapach ciepły, otulający, to ta lawenda daje taki delikatny powiew świeżości. Nie powoduje, iż perfumy są ulepne i ciężkie. Więc też, jeżeli szukacie bardzo takich ciekawych perfum, to markę Molinard Wam polecam. Stara francuska marka. Perfumy ciekawe, ale no niestety te właśnie w tych flakonach, ja już mam kilka tych flakoników, nie są tak mocne i nie są tak mocno wyczuwalne, jakbym tego oczekiwała. I chyba wiele osób ma na ten temat takie zdanie. I to już wszystko, kochani, co chciałam Wam w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie pod filmem. Tam możecie sobie zajrzeć i dokładnie jeszcze o tych zapachach poczytać. A ja już się z Wami żegnam do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!